Obserwuję rozwój działań dla seniorów przez ponad 23 lata, bo kiedy przyszedłem tutaj pracować do Domu Kultury, funkcjonował właśnie klub seniora, ale to kilka, czasami kilkanaście osób, cieszyliśmy się, kiedy przyszło kilkanaście osób na zajęcia i widzę bardzo duży rozwój tych działalności dla seniorów. Zalążkiem Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był klub seniora, który tworzyła pani Ania Zając z grupą niewielu osób, które spotykały się w Wadowickim Centrum Kultury. Potem przekształciło się to w Akademię po godzinach, którą prowadziła Izabela Karska i to ona zapoczątkowała Wadowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. A potem przejęłam go ja, Dominika Woźniak i potem znowu wróciłam ja. Trzeciego wieku to wiele różnych aktywności, to zajęcia, to wykłady, warsztaty, spotkania i przede wszystkim ludzie. Myślę, że nasi studenci nie narzekają na nudę, ponieważ prowadzimy obecnie ponad 20-25 różnych grup zajęciowych. Są to zajęcia sportowe, są to zajęcia rekreacyjne, zajęcia artystyczne, są to również zajęcia naukowe, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Dla seniorów i mam nadzieję, że wy dobrze się tu u nas czujecie.